Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski w komunikacie jagodowym, pierwszym w tym roku w wersji wideo. I cóż mam dzisiaj do powiedzenia? To, że zimno i śnieżnie i tak naprawdę nawet źle się oglądało rośliny w polu. No, ale musimy się szykować, idą święta, a po świętach zawsze jest nerwowo. Całe szczęście przed świętami nie musicie z ważnych zabiegów wykonać. Nic się tutaj wielce nie pali. Natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że uszkodzenia nastąpiły mrozowe w jakiś sposób, bardziej bądź mniej. Ich jeszcze do końca nie widać, ale uważam, że wypada zrobić zabieg regeneracyjny przy stosowaniu tych pierwszych zabiegów ochroniarskich w okresie poświątecznym, jak się troszeczkę ociepli. Porzeczka jest już mocno zielona, zwłaszcza ta czarna, i tutaj wypadałoby mocno wskakiwać w zwalczanie choćby przędziorka. Przebieracie nogami, jeżeli chodzi o zwalczanie wielkopąkowca. Natomiast ja muszę Państwa uczulić, wielkopąkowiec, on jeszcze dobrze śpi w tych pąkach, które są, i one no nie śpieszą się, więc jeżeli chcemy skutecznie zwalczyć wielkopąkowca, czy to wykorzystując siltak, czy kapak, musimy poczekać, aż on na ten spacer wyjdzie, a do tego mu potrzeba trochę ciepłego czasu. Zazwyczaj najlepszymi okresami to jest początek kwitnienia porzeczki, pełnia kwitnienia i koniec kwitnienia porzeczek. Różne odmiany, okazuje się, że mają różne preferencje, jeżeli chodzi o rozwój wielkopąkowca porzeczkowego. On różnie wychodzi na spacery. Nie wiem, z czego to się wiąże, ale takowe obserwacje były i z takimi doniesieniami się spotkałem nie tak dawno. Przędziorek może być już, natomiast pozostałe później, więc zawsze nie musicie się z tym przedziorkiem bardzo śpieszyć, bo jeżeli zwlekać będziecie trochę z tymi preparatami, to zdecydowanie lepiej zwalczycie wielkopąkowca. Jeżeli chodzi o herbicydy, to na pewno jest to coś, co ważnego jest w porzeczkach, bo czym wcześniej one były zrobione, tym lepiej. Natomiast na ten moment możemy sięgnąć jeszcze po kolzamid, czyli devrinol. Te produkty można mieszać z glebą, więc on jest może bardziej dedykowany do truskawki, bo tam łatwiej, natomiast w porzeczce możemy sięgnąć po pendimetalinę, znaną dobrze choćby z produktu Stomp, i to jest dobre rozwiązanie. Tutaj ziemi nie ruszamy, dbamy o to, żeby to było powierzchniowo zastosowane. Natomiast jeżeli macie problem z trawami, no to wypadałoby się zastanowić, czy to jest dobry moment, bo jeżeli widzicie tylko kępy suchej trawy, no to na pewno to nie jest czas na zastosowanie typowych graminicydów, takich jak na przykład Cegorian. Natomiast jeżeli jest już zielono, tak jak gdzieś, czy to od spodu, ale jest możliwość dopryskania, to wtedy graminicydy jak najbardziej mogłyby być wykorzystywane. Jeżeli chodzi o malinę, no to malina powtarzająca, no ona tam wychodzi z tej ziemi, u jednych bardziej, u drugich mniej. Natomiast no cóż tam jest do zrobienia? Na pewno walka, i ewentualnie jeżeli mielibyśmy dostarczyć do listnej jakieś nawozy, to oprócz Improvera jako stymulatora, który można zastosować i we wspomnianej porzeczce, i także w malinie, i także w tej truskawce, to można by było sięgnąć po nawozy fosforowe. Malina lubi się przebarwiać, to jest czasem cecha odmianowa, ale te przebarwienia na czerwono, to one oświadczą o tym, że zakłócenia są w pobieralności fosforu, i każde dostarczenie fosforu przyspieszy otrząśnięcie się roślin i takie poprawne funkcjonowanie. Dla tych, którzy chcą opóźniać zbiór maliny powtarzającej, to możemy nie przejmować jej i te pierwsze pędy jeszcze zlikwidować, które wyrastają, a poczekać na te kolejne, które będą troszeczkę później owocować automatycznie. Natomiast tym, którym zależy na tym, żeby między letnimi a jesiennymi malinami jak najszybciej mieć plon, to zwłaszcza ci powinni o te maliny pierwsze wyrastające z ziemi dbać i ten fosfor do listnie podać. Tak jak wspomniałem, najlepiej ze stymulatorami typu właśnie Improver.
Jeżeli chodzi o nawożenie dolistne, to ten okres właśnie chłodów i początkowy to jest cynk z borem na pewno. Natomiast NPK jest też bardzo ważny, więc Prohorti NPK z dodatkiem Prohorti cynkowo-borowym, nawet większe stężenia w tej chwili, czy pełne dawki jednego i drugiego, nie uszkodzają roślin, bo tam ta powierzchnia chłonna jest stosunkowo nieduża. Więc można to tak zrobić, zagęszczamy trochę soki komórkowe, nawet jeżeli przychodzą jakieś mrozy, to automatycznie roślina będzie mniej podatna na przemrożenie. To jest niczym płynnie zamarzający w chłodnicy, wtedy się to nie rozwala. Jeżeli chodzi o nawożenie doglebowe, jest to czas, zwłaszcza w tych roślinach szybko startujących, na pierwszą dawkę nawozów NPK albo nawozów azotowych. I tutaj warto to zrobić z uwagi na to, że ten strzał taki pobudzający jest zawsze konieczny na początek. Natomiast jeżeli robimy to wcześniej, kiedy wcześniej nie mówię o porze dnia, ale o porze roku, czyli wczesną wiosną jednak, to wybieramy formy z tą przewagą formy amonowej, żeby ona się za szybko nam nie wypłukała, żeby ona na dłużej starczyła. Natomiast czym później, czym bardziej jesteśmy spóźnieni z wykonaniem zabiegów, tym wybieramy bardziej formę azotanową, czyli jakieś saletry, czy to wapniową, czy amonową, czy nawozy, które mają formę azotanową w sobie. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie bakterii, to przy cenie nawozów zeszłorocznej zwłaszcza, bo w tym roku mamy trochę przystępniej jak w zeszłym, chociaż dalej drogo, to nawozy, albo inaczej produkty, które mogą zastąpić nawozy Azoto Power czy Fosfo Power, czyli bakterie, są bardzo dobrym rozwiązaniem. Niemal każda firma stara się coś takiego wprowadzić na rynek. My mamy Azoto Power, który wiąże wolny azot z powietrza i udostępnia go w kolejności roślinom. Po śmierci tych bakterii zostaje ten azot dostępny roślinom. Natomiast jeżeli chodzi o Fosfo Power, to z kolei te bakterie, żerując i funkcjonując w glebie, wydają enzymy, które uwalniają w glebie fosfor, albo tyle uwalniają, co zamieniają ten fosfor niedostępny w formę dostępną i też można powiedzieć, że nic roślinie nie zabierają, nikogo nie zubożają, natomiast zdecydowanie wpływają na poprawę dostępności fosforu w glebie i wykorzystywaniu przez rośliny. I co tutaj jest ważne, że fosfor w glebie, gdybyśmy chcieli uzupełnić w oparciu o nawozy, to tylko fertygacyjne z podlewaniem są w stanie wprowadzić ten fosfor trochę głębiej, bo idzie wraz z wodą. Natomiast on się i tak zawsze przemieszcza na bardzo niewielkie ilości. Natomiast typowe powsypowe formy nawozów fosforowych, one zdecydowanie bardzo wolno się przemieszczają, a system korzeniowy niemalże musi do tych granul czy do tych miejsc dorosnąć, żeby móc się nim nacieszyć tym fosforem. Natomiast jeżeli stosujemy bakterie Fosfo Power, to te bakterie są zdecydowanie bardziej mobilne i one się przemieszczają w całym tym profilu glebowym, wszędzie tam, gdzie są korzenie roślin też jagodowych i automatycznie w pobliżu tych korzeni, czyli w każdym z tych miejsc w glebie są w stanie przekształcać formy trudno dostępnego fosforu w łatwo dostępny fosfor, więc efekt zdecydowanie powinien być dużo bardziej satysfakcjonujący. O działaniu Sitaku i Kapaku i stosowaniu środków insektycydowych na tak zwane robactwo, na owady, na roztocza, już wspomniałem z tego, co pamiętam. Ale jeszcze raz przypomnę, jak jest za zimno, to te produkty nie będą do końca skuteczne. Czekamy na pozytywną temperaturę, żeby to było przynajmniej 8 stopni, a najlepiej 10, 12, 15, ale poniżej 20 i wtedy możemy sięgnąć po pyretroidy, ale jeżeli sięgamy po siltak, po kapak, po produkty na bazie silikonów, to mogą być to i wyższe temperatury. W przypadku siltaku i kapaku dbamy o to, żeby to szybko wysychało.
zasychało, czyli żeby efekt był szybki 0,15, 0,2% w zależności od produktu. Te zapisy etykietowe się zmieniają, warto to czytać. Jak już jestem, to pamiętajcie, że te zapisy etykietowe, skoro się zmieniają, warto sobie przypominać, sięgając po programy ochrony roślin sadowniczych. Tam może owszem w trakcie roku coś dojść, bo ktoś coś może zarejestrować, ale z roku na rok one są uaktualniane i, no i lepszej wersji nie znajdziecie. Jeżeli chodzi o ochronę roślin, to albo nawozy fungistatyczne, albo produkty ochroniarskie, w zależności od tej, czy jest takowa rejestracja na fungicydy miedziowe czy siarkowe w danej uprawie, czy nie. Jak nie ma, to sięgamy po nawozy fungistatyczne i stosujemy produkty miedziowe i siarkowe o tej porze. Nie szukamy drogich rozwiązań, na nie przyjdzie jeszcze pora w późniejszym czasie. Na dzisiaj kończę, życząc zdrowych, pogodnych, radosnych świąt wielkanocnych, odpoczynku od pracy i nie przejmowania się tym, co za oknem jest, zaciskania zębów, ale bez zgrzytania zębami. Spędźcie na spokojnie, nie martwcie się aurą. Co ma być, to będzie. Nawet jeżeli coś zmarznie, to może sprzedamy to w godniejszych pieniądzach. Starajmy się być optymistami w tych trudnych czasach. Wszystkiego dobrego i do spotkania za tydzień.